Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy tort naleśnikowy z pieczarkami. Potrzebować będziemy 60 deko pieczarek, jedną dużą cebulę i 2 łyżki masła. Pieczarki starłam na tarce o dużych oczkach. A tutaj na wierzch mam 10 deko pieczarek, łyżkę masła i to podsmażę. Pieczarki doprawię solą, pieprzem i tymiankiem. A na ciasto naleśnikowe potrzebować będziemy 2 szklanki mąki pszennej, szklanka o pojemności 250, szklankę wody, szklankę mleka, 3 jajka, sól, pieprz, oraz 2 łyżki stopionego masła. I składniki ciasta należy bardzo dokładnie połączyć i zostawić na 30 minut, aby ciasto odpoczęło. Pieczarki podsmażę z cebulką. Odparuję nadmiar płynu, tak będę smażyła około 10 minut. Stopione masło wlewam do ciasta. I dokładnie mieszam. Jeżeli mamy grudki, należy ciasto przelać przez siteczko. Można to też pomieszać robotem. Wtedy jest łatwiej, nie ma jakichkolwiek grudek. I jeszcze tutaj mam 25 deko sera żółtego i później jeszcze będziemy mieli sos pomidorowy. I teraz pozostawiam ciasto, aby odpoczęło, a podsmażam pieczarki. Ciasto już odpoczęło, ma odpowiednią gęstość. Zawsze sobie sprawdzamy ręką, przejeżdżając. Jeżeli zostaje, świadczy o tym, że gęstość ciasta jest odpowiednia. Tutaj już mam podsmażone jedne pieczarki, które pójdą na wierzch. A tutaj mam pieczarki z cebulką. Podsmażam, odparowuję nadmiar płynu. To tak około 10 minut, jak wspominałam. I teraz na patelnię, na której rozpuszczałam masło, wlewam porcję ciasta, rozprowadzam po całej powierzchni i smażymy z jednej i z drugiej strony. Tak wygląda naleśnik. Ser zetrę na tarce o dużych oczkach. Tutaj mam przygotowany sos pomidorowy. Mam 4 łyżki koncentratu, 2 ząbki czosnku, bazylia, sól i pieprz. I to należy dokładnie pomieszać. I później będziemy potrzebować przy składaniu naszego tortu naleśnikowego. Możemy ten tort szybciej przygotować. Przyjdą goście, wkładamy do piekarnika, zapiekamy i danie mamy fantastyczne, smaczne. Podajemy gorące na stół. Obracamy i smażymy z drugiej strony. I tak zrobię z pozostałymi naleśnikami. Naleśniki mam usmażone.
zrobiłam takie kółko, obcięłam moją obręczą. Jeżeli nie mamy obręczy, przykładamy talerz i obcinamy brzegi naleśników talerzem. I teraz naczynie żaroodporne mam wysmarowane masłem. Dajemy na spód naleśnik, smarujemy sosem pomidorowym. Starajmy się posmarować całą powierzchnię. Nakładamy tak około 2 łyżek pieczarek, też po całej powierzchni. Posypujemy serem i dajemy następny naleśnik. I tak zrobię do skończenia składniku. Ser musimy zostawić na wierzch, ponieważ posypiemy wierzch naszego tortu serem żółtym, jak będziemy zapiekać. I tu mam kolejny naleśnik i dociskamy i tak zrobię z pozostałymi naleśnikami. Tak przygotowany tort naleśnikowy na wierzch opruszamy serem i zapiekamy w 200 stopniach. Zależy od piecyka, 20 minut. Trudno dać jedną receptę, ponieważ każdy ma inny piecyk. Po prostu zapiekamy jak ser się rozpuści. Świadczy o tym, że tort naleśnikowy jest gotowy. Wierzch udekorujemy pieczarkami i tutaj mam pozostawioną niewielką ilość sosu pomidorowego, którą również damy na wierzch. Tort naleśnikowy wędruje do piekarnika. I tak oto tort naleśnikowy mamy gotowy. Teraz sobie możemy dowolnie udekorować. Ja mam podsmażone pieczarki, więc wyłożę pieczarki na środek, a boki udekoruję pozostawionym sosem. I mam tutaj zieloną pietruszkę i koperek. Ja mam to przełożone do worka cukierniczego z końcówką i ja sobie po prostu zrobię takie esy floresy, jak ja to mówię, i danie mamy gotowe. I jeszcze koperek, zielona pietruszka, to już dowolność, jak sobie udekorujemy, tak ma. Tak to wygląda. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Tort naleśnikowy.